Kościół świętego Marcina przy ulicy Piwnej to jedna z najstarszych świątyń w Warszawie, która ufundowana została razem z klasztorem Augustianów w 1353 roku. Wkrótce potem ruszyła budowa. Darczyńcą był książę mazowiecki Ziemowit III. Według tradycji władca ten przekazał zakonnikom do głównego ołtarza obraz Matki Boskiej Pocieszenia, słynący z wielu łask. Dziś możemy podziwiać tylko kopię tego malowidła, które bezpowrotnie zaginęło. Najpewniej spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Istnieje wiele ciekawych opowieści związanych z tym obrazem. Jedna z nich cofa nas do XV-wiecznej Warszawy. Ojcze Augustynie, wybacz, że cię budzę, zaczął młodszy zakonnik Anselm. Całą noc czuwałem przed obrazem Najświętszej Panienki w naszym kościele. Nagle usłyszałem jakieś hałasy na mieście, walenie kołatkami do bramy. Chyba coś złego się dzieje, najazd czy co? Tylko się przyodzieję i wnet sprawdzę, odparł przeor klasztoru, wyrwany z głębokiego snu. W tym momencie dzwony z katedry świętego Jana jęły bić z trwogą na alarm. A nie chybi, gore, prędko! Trzeba wszystkich obudzić, biegnij do dzwonnika i poproś, żeby jak najszybciej też uderzył w nasze dzwony. Ratuj nas, Matko Przenajświętsza! Przeżegnał się przeor, spoglądając z nadzieją w górę. A ty, bracie Anselmie, obróć jak najszybciej do głównego ołtarza. Masz tu worek i zbierz do niego z atencją najcenniejsze rzeczy, rozkazał przeor. Gdy tak rozprawiali w pośpiechu i budzili pozostałych, rozległ się nagle stukot do furty klasztoru. Natychmiast otwierać, tu straż nocna! Już idę, zakrzyknął ojciec Augustyn. Pochwalony! Przywitała się grupa trzymająca w rękach wiadra z wodą, bosaki i drabiny, której zadaniem było alarmowanie o pożarze. Na wieki wieków. Gore, od strony Dunaju! Pół Piwnej w ogniu, braciszkowie, uchodźcie, jeśli wam życie miłe! Przekazali najnowsze wieści. Dziękujemy wam za ostrzeżenie. Już jesteśmy przebudzeni. Jeden z braci poderwał nas już wcześniej na nogi, a czemuż nie widzimy tego ognia? Bo od drugiej strony idzie, od podwórza. Nie zwlekajcie, uciekajcie, zaraz żywioł was dosięgnie, bo wiatr w tę stronę wieje. Bóg zapłać, żeście nas obudzili. Nie martwcie się, waszmości, w te pędy wychodzimy. Ja tylko jeszcze pod ołtarz zajrzę. Stamtąd najcenniejsze rzeczy próbuje ocalić nasz brat Anselm, którego wysłałem tam przed chwilą, odpowiedział przeor. Nie chcę morałów prawić, ale jęzory ogniowe już wasze dachy sięgają, wielebny ojcze. Nie wiem, czy zdążysz i czy brat Anselm zdąży. Kiedy stróż nocny wymawiał te słowa, płomienie zaczęły już schodzić coraz niżej w kierunku ziemi. Kręciły się z sykiem i tańczyły, oplatając coraz większą połać dachu kościelnego. Po chwili, znalazłszy drewniane belki i krokwie, buchnęły ze zdwojoną siłą. Większość braci zakonnej przerażona wybiegła na zewnątrz i czyniąc znak krzyża i polecając się boskiej opiece. Zostawili w klasztorze cały swój dobytek. Szukajcie brata Anselma! Niech salwuje się ucieczką spod ołtarza, bo gotów tam spłonąć! Zarządził ojciec przeor. Za chwilę ogień wedrze się do środka naszej świątyni. Najświętsza Panienko, miej nas w opiece i uratuj brata Anselma! Krzyknął rozpaczliwie. A zewsząd rozbiegły się nawoływania. Bracie Anselmie! Bracie Anselmie! Gdzie jesteś? Nie słychać było odpowiedzi, a gryzący dym gęstniał coraz bardziej. Jęzory ogniowe całkiem przejęły już władzę nad wnętrzem kościoła i zaczęły wielkie w nim czynić spustoszenie. W ostatniej chwili brat Anselm uskoczył przed spadającym filarem i wydostał się z płonącego wnętrza. W habicie, całym w strzępach i z poparzonymi rękami. Kaszlał i chrypał, przeraźliwie, nie mogąc złapać tchu. Anselmie, ty żyjesz. Bogu niech będą dzięki. Zmówmy modlitwę za twoje cudowne ocalenie. Chwileczkę niech. Złapie tylko dech, młody zakonnik spojrzał po twarzach braciszków. Rad jestem ogromnie, że was widzę.
W myślach jużem się żegnał z tym światem. Zaczepiłem habitem swym o balustradę i nie mogłem się uwolnić. Bo jak lina okrętowa mnie to trzymało, a ogień był coraz bliżej. W końcu pomodliłem się i udało mi się wyrwać. Ale co to? Nie mam ze sobą worka? Ojej, znak to, że nie udało mi się uratować najcenniejszych rzeczy spod ołtarza. Ojciec przeor zadowolony nie będzie. Zasmucił się Anselm. Najważniejsze, żeś zdrów i cały. Niezbadane są wyroki boskie. Ojciec Augustyn wyrósł jak spod ziemi i pocieszył Anselma. Amen. Cały czas, gdy byłem uwięziony przy płonącym ołtarzu, modliłem się do Matki Boskiej Pocieszenia, aby uratowała mnie od śmierci, opowiadał roztrzęsiony zakonnik. I widzisz, wysłuchała twoich próśb. To nie pierwsza łaska, która spłynęła za spraw tego obrazu. Właśnie. A co z malowidłem? Zakonnicy powoli oglądali zniszczenia po pożarze. Ogień nie poczynił wielkich strat w klasztorze, który miał mocne sklepienia. Najbardziej ucierpiał jednak kościół, zwłaszcza główna nawa i ołtarz. Mury popękały z gorąca, spłonęły wszystkie rzeźby, ozdoby i obrazy. O dziwo, z wyjątkiem wizerunku Matki Boskiej Pocieszenia. Uznano to za prawdziwy cud. Lud warszawski, nieliczny jeszcze wtedy, przychodził modlić się do swej pani i szukać pociechy. Brat Anselm codziennie dziękował Najświętszej Panience za uratowanie z opresji i za kolejny dzień życia. Był też największym orędownikiem cudownej mocy obrazu. Zapisano jego świadectwo dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy Warszawy złożyli się na odbudowę świątyni, która wkrótce odzyskała swój blask.